Mam na imię Urszula, 20 lat małżeństwa, troje dzieci, 10 lat we wspólnocie domowego kościoła. Czcigodny księże arcybiskupie, w ubiegłym roku w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży pracowałam w parafialnym komitecie. Byliśmy z dziećmi i młodzieżą w domu rodzinnym w Wadowicach. Od pani przewodnik w sali nauczania świętego Jana Pawła II usłyszałam, że najważniejszą encykliką w życiu naszego świętego Jana Pawła II była Veritatis Splendor, blask prawdy do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. I pytanie. Benedykt XVI określił Veritatis Splendor fundamentem moralności chrześcijańskiej. Mówią o niej w domu rodzinnym w Wadowicach. Dlaczego nie ma Veritatis Splendor w nauczaniu polskich biskupów, w tym krakowskich, w homiliach kapłanów? Dlaczego nie używa się jej do obrony zasad moralności chrześcijańskiej dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego? Tego jasnego przekazu oczekujemy jako rodzice, małżonkowie, wychowujące nastoletnie dzieci, po to, żeby to było spójne, to, co my im chcemy przekazać, pokazać przykładem z tym, co usłyszą od pasterzy. Tak, żebyśmy się kiedyś mogli po drugiej stronie skompletować całymi rodzinami i pasterze ze swoimi owcami. Zapewniam o modlitwie. Można oczywiście dyskutować, która encyklika Jana Pawła II jest najważniejsza. Wielu uważa, że ta pierwsza, dlatego że ona, Redemptor Hominis, dlatego że ona zresztą bardzo osobista. On ją sam pisał od początku do końca. Ta encyklika jest jakby syntezą tego, co on potem w kolejnych wielkich dokumentach swego pontyfikatu, także w Veritatis Splendor, pogłębiał w odniesieniu do pewnych aspektów. Ale mówimy, możemy dyskutować. Nie ulega wątpliwości natomiast, że to nauczanie zawarte w Veritatis Splendor jest kluczowe, gdy chodzi o sprawy życia, małżeństwa, rodziny, a w ogóle tego rozchwiania, jakie jest, ale także już było bardzo mocne wtedy, kiedy ta encyklika była publikowana, rozchwiana, gdy chodzi o problemy etyczne i moralne. Ten subiektywizm, ten relatywizm, dzisiaj dochodzi już do tego, że jak wiemy, słowem kluczem ubiegłego roku stało się sformułowanie postprawda. Ktoś tłumaczył, że postprawdę możemy tłumaczyć jako kłamstwo. Otóż nieprawda, bo jeżeli mówimy kłamstwo, to słowo ma sens w opozycji do prawdy. Natomiast dzisiaj mówi się, że nie ma w ogóle prawdy, żadnej prawdy, są tylko narracje. I wygrywa ta narracja, która jest bardziej bezczelna, bardziej prowokująca, bardziej nakręcona przez media. I można powiedzieć, w tym przypadku już nie mamy do czynienia z chrystofobią, o której wspominałem poprzednio, ale z racjofobią, w tym sensie, że uderza się w kolejny fundament kultury europejskiej, jakim jest rozum, czyli cała ta wielka tradycja filozofii, którą zawdzięczamy w skrócie Atenom. Jest to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy i myślę, że jest tutaj daleko idąca radykalizacja tego rozchwiania, w którym się znajdujemy i tej płynności wszystkiego, która to płynność jest pochwalana przez wielkich tego świata. I to jest jakby pierwsza część tej odpowiedzi na pani pytanie. Teraz drugie, czy tego nie ma w nauczaniu biskupi? Ja trochę to nauczanie znam, tak bym powiedział, chociażby dlatego, że już prawie 20 lat jestem biskupem i mniej więcej wiem, jak wyglądają listy pasterskie, jak one są formułowane. Być może w tym nauczaniu ostatnio jest mniej niż tego, co było wiele, a może nawet za dużo w latach 80., kiedy te listy pasterskie były zbiorem cytatów Jana Pawła II, to pewno za bardzo mocno i niesprawiedliwie powiedziane, ale niewątpliwie, jeśli pojawiały się jakieś trudniejsze sprawy, które trzeba było poruszyć, to się odwoływało do tego, co papież powiedział, napisał i tak dalej.
Dzisiaj od tego się jakoś odchodzi, ale nie sądzę, żeby, gdy chodzi o biskupów polskich, polski episkopat, było odejście od tego jasnego, zdrowego nauczania Jana Pawła II. Ja myślę, że na tle postaw innych konferencji episkopatów Polski, nauczanie i postawa polskich biskupów, także podczas ostatnich synodów, gdy chodzi o rodzinę, było jednoznaczne, na pewno w duchu Jana Pawła II. Więc tutaj bym z panią polemizował.